Po wojażach 8-letnich za granicą, jakby potrzebowaliśmy razem z żoną takiego już dłuższego pobytu w jednym miejscu, tak? I cieszymy się, że akurat Klub Korona Kielce stworzyło takie warunki, że tu możemy myśleć nad swoją przyszłością troszeczkę dłuższą, aniżeli 6 czy 12 miesięcy. No, przyszedł Andrzej Niedzielan, strzela bramki, trzeba mu oddać, także jest duża konkurencja, ale na pewno się nie poddam. Tak jak nie poddałem się w tamtej rundzie, już kilka osób też mnie bardzo szybko skreśliło, a w końcówce udało się dowodzić, że jednak te bramki potrafię strzelać. Zbyszek, trener Dziuba w materiale filmowym wspomniał, że gdyby nie wiek, to mógłbyś powalczyć o miejsce w reprezentacji Polski. Też masz takie samo zdanie? Nie wiem, trudno mi samego siebie oceniać, tak? Ale to jest zdanie trenera, nie wiem, być może by tak było. Zresztą kiedy jeszcze grając z Tomilu, tak, w 99 roku, na 99-2000, chodziły takie głosy, żeby Małkowskiego powołać do reprezentacji, no ale niestety nie, PH byli lepsi, był Wierzchowski, był Bledzecki. Także jakoś tak się zdarzało, że zawsze byli lepsi, tak? W tej chwili też widać, są lepsi, także no. Nie bronią, tak. I powróćmy do akcentów kibicowskich. Tradycyjnie na każdym spotkaniu staramy się pytać o zaproszonych gości o ulubione przyśpiewki o Koronie. Macie takie najbliższe w sercu? Z materiału chyba Wójciaś, która jest najlepsza, tak? Także... Czyli ciebie Zbyszkiem trzeba dopytać. Miałeś okazję właśnie zarzucić jedną z nich. Może w takim razie skusisz się, żeby tutaj poprowadzić? Nie, wystarczy to taki spontan. Być może przyjdzie taka chwila znowu spontaniczna, że wezmę mikrofon od speakera i pośpiewamy razem, tak? Aczkolwiek muszę powiedzieć, że były duże problemy, aby ten mikrofon dostać, tak? Bo legat z PZPN nie bardzo chciał się na to zgodzić, ale jakoś udało się go wyprosić. Czyli nie tylko my mamy problemy z delegatami na stadionach. Czyli tak na zakończenie. Rozumiem, że do Warszawy jedziemy wszyscy razem wspólnie po zwycięstwo. No jak najbardziej. Czego mamy, tak jak wcześniej powiedziałem, czego mamy się bać, tak? Jeśli mamy się bać Polonii, no to lepiej, żeby w ogóle do tej Warszawy nie jechać, tak? W zeszłym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy grać i wygrywać z Wisłą Kraków, która walczyła, była w decydującej fazie w walce o Mistrzostwo Polski. Tak samo i teraz, tak. No, to my też mamy nazwiska, które zdobywały mistrza Polski w swojej ekipie, także jedziemy popatrzeć i jestem przekonany, że przywieziemy stamtąd punkty. Maciek, do ciebie pytanie. Bo trzeba przyznać, że po bramkach jesteś zawodnikiem, który no, bardzo oryginalnie się cieszy. Czy ty sobie ustalasz przed meczem jakiś scenariusz, czy po prostu to jest jakiś spontan z twojej strony? Nie, żadnego scenariusza nie ma, to jest spontaniczne zachowanie i tyle. Jeżeli oglądacie sobie wieczorami jakiś futbol w domu, prawda, już prywatnie, to wolicie obejrzeć sobie mecze jakiejś polskiej ligi, ekstraklasy, czy raczej kierujecie, przełączacie telewizor na jakieś kanał plus i oglądacie zagraniczne ligi typu angielska, hiszpańska? A ligi europejskie na pewno, bo trzeba się czegoś uczyć jeszcze od lepszych fachowców niż ja sam jestem. Nieskromnie u nas, także jeśli oglądam mecz, to oglądam ich wyłącznie tylko, nie wiem, sposób patrzę w zdecydowanym większym stopniu na taktykę i jakby w tym stopniu. Maciek, a ty oglądasz? Ja to bym oglądał na okrągło piłkę, ale nie zawsze się da. Czasami żona już ma dosyć i niestety nie oglądam wszystkiego, ale ja w Ligę Polską bardzo często, jak mam możliwość, to obejrzę każdy mecz, który leci. Lubię Ligę Hiszpańską, czy Barcelonę, czy Real poglądać i na pewno Ligę Angielską. Maciek, a jaka jest twoja ulubiona przyśpiewka o Koronie? Identycznie jak Zbyszka, to już potwierdzam. To w szatni śpiewamy zawsze po wygranym meczu. W Holandii co śpiewaliście? Nie, w Holandii byli smutasy, także wygrany mecz, garnitur i do domu. Piłkarski i do...
idol nie piłkarski, idol z dzieciństwa, a teraz? Z dzieciństwa Peter Schmeichel, a teraz sam. Sobie kibicuję i sam jestem idolem dla siebie. Są Marco Van Basten, a teraz Raul. Pytanie do Ciuszka. Zbyszku, w Szkocji miałeś okazję wiele razy rywalizować z takimi klubami jak Celtic czy Rangersi, prawda? Jak wygląda nastawienie bramkarza przed takimi meczami, kiedy wiesz, że te drużyny będą niesamowicie cisnęły na bramkę? No to są fajne mecze, tak? Bo się ma kilka bądź kilkadziesiąt interwencji w meczu. A nie tak jak jest zawsze czasami na wrażenie, że jest jedna i para bramka. To niestety jest przykre. No cóż, ja akurat miałem takie szczęście, że czy z Rangersami, czy z Celticiem grałem najlepsze mecze, także tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj jaki był doping na Krakowi, tak samo było na Celticu czy na Rangersach, tak? Człowiek nie słyszał własnych myśli, tak? I po prostu wychodził, nie miałem ze stracenia, no to dostanę trzy, nic się nie stanie. Nie wpuszczę żadnego, będę bohaterem. I z takim nastawieniem na każdy mecz z Rangersami czy z Celticiem wróciłem. A miałeś okazję kiedyś być na Derby z Glasgow? Nie miałem, bo jak grałem, to graliśmy w innym mieście, tak? Także nie było takiej okazji. Szczerze mówiąc, nie żałuję, miałem Derby z Hearts, tak? Także niewiele jakby mniej medialne było, aniżeli Niedługo gramy z Wisłą Kraków i no, jeżeli udałoby się znów wygrać, to czy liczycie na kolejne takie powitanie kibiców w Kielcach, jak to było niedawno i jak w ogóle wspominacie tam to wydarzenie? Powitanie na pewno. Miło jest, jeżeli się jedzie 20 km od Kielc czy przed nami, za nami, obok nas autokaru jadą kibice i wymachują szalikami czy chorągwiami korony Kielce. Jest to na bardzo miło, bo po to się gra w piłkę, tak? Żeby z takich małych sukcesów cieszyć się razem z kibicami. I również sobie zdajemy sprawę z tego, jak napięta jest atmosfera między wami a Wisłą Kraków. Także no, każdy sukces nas cieszy również was i z tego trzeba się po prostu razem cieszyć. Przed nami wyjazd do Warszawy już w tą niedzielę, a za nami dość liczny wyjazd z Bytomia. Chciałbym, abyśmy wspólnie razem obejrzeli reportaż właśnie z tego wyjazdu. Jak wygląda to przed, w trakcie oraz na powrocie. Złocisto-Kwiści liczy ponad 100 członków. Jest to dla nas wspaniała wiadomość, bo świadczy o tym, że kibice chcą zrobić coś dla Korony i chcą wstępować w nasze szeregi. Jest nas coraz więcej i liczymy na to, że to pierwszy taki etap w tym roku. Chcemy wspólnie działać, wspólnie tworzyć stowarzyszenie, by koroniarskie jutro było całkiem innej, lepszej jakości. Wciąż powiększająca się liczba członków naszego stowarzyszenia daje nam kolejny zastrzyk sił i chęci do jeszcze ciężkiej pracy. Ja dziękuję naszym gościom za to dzisiejsze spotkanie, za to, że chcieli z nami porozmawiać. Dziękuję wam za to, że przyszliście tutaj na to spotkanie. My również dziękujemy i widzimy się na polu, ponieważ...